Dzień dobry, Kasia z zespołu Hollow Quartet jest z nami. Kasiu, antena Polsatu i program Must Be The Music, stamtąd cię większość osób, które teraz tak szybko poszukuje, gdzie ją widziałem, zna. Powiedz, co się wydarzyło od tamtego czasu, albo może zacznijmy od tego, co się wydarzyło w trakcie programu. Jak ty to odbierałaś, jakie wrażenia wyniosłaś, bo doszliście do półfinału. Było dobrze, było naprawdę dobrze oceniane. Tak, byliśmy zaskoczeni, zupełnie. Naprawdę zaskoczeni. Jak to wyglądało od środka? Bardzo zdyscyplinowana praca tam panuje. Szczególne wrażenie zrobił na mnie Maciej Rok, który od rana po prostu od 9 do godziny 24 przez 3 dni czy 4 tych castingów był przesympatyczny. Zachował się, jakby prowadził program śniadaniowy, jakby dopiero co wstał, i byłam pod wrażeniem profesjonalizmu, naprawdę. Świetne wrażenia. Naprawdę też, o, to ciekawa rzecz, jurorzy są bardzo sympatyczni. To bardzo mili ludzie, tylko potem tak trochę to tnął specyficznie w telewizji i wychodzi na to, że są tylko i wyłącznie sarkastyczni. Ale nie. No, podobno sarkazm świadczy o inteligencji. Słuchaj, powiedz mi, może dlatego chcą się bardziej wydać, wiesz, jeszcze bardziej inteligentni. Jeszcze bardziej. Słuchaj, nagranie było bardzo ciepło przyjęte, mimo że, tak sobie już wspominaliśmy przed tą rozmową, wy nie gracie muzyki, która dominuje w rozgłośniach radiowych. Nie szliście tam troszkę z duszą na ramieniu, na zasadzie, kurczę, nie gramy takiej modnej muzyki, jaką by się wszyscy chcieli posłuchać, na pewno nam się nie uda. Tak było. Znaczy, wiedzieliśmy, że to się prawdopodobnie jakoś spodoba, że docenią coś w nas, że powiedzą kilka miłych słów, ale zdecydowanie nie spodziewaliśmy się ani cztery razy tak, ani też tego, że nie padnie żadna uwaga. Byliśmy przekonani, że powiedzą nam, to jest niemodne, to nie pasuje do telewizji, ale miło nam, że przyszliście. Ale to było rzeczywiście niemodne i do tego wrócę. Natomiast ja byłem pod ogromnym wrażeniem, jak nieprawdopodobnie byliście zgrani. Tego, jak wystartowaliście, co zawsze przy kompozycjach trudniejszych jest, uwierz mi, stanowi dla zespołów grających na żywo problem. I potem jak to wszystko się nie rozeszło, jak te nuty bardzo fajnie zostały zagrane. To super, I powiedz... To ze stresu chyba tak wyszło. Tak, ze stresu tak wyszło? Były wielkie emocje. Zdawaliście sobie sprawę z tego, że no kurczę, coś sobą reprezentujecie? Tak, zdawaliśmy sobie z tego sprawę. Ale tak czy siak, to było ogromne zaskoczenie. Powiedz mi, jak długo trenowaliście przed pójściem do programu? Jak długo te próby się odbywało? Tak, dowiedzieliśmy się chyba w 3 tygodnie przed castingiem w ogóle, że tam idziemy, bo zgłosił nas bez poinformowania nas, zgłosił nas tam ojciec naszego gitarzysty. I trzeba było szybko wymyślić piosenkę, która, znaczy może nie wymyślić piosenkę od podstaw, ale wersję piosenki, formę, która ma tylko 2 minuty, bo tylko takie piosenki mogą przejść na castingu. 2 minuty, może chwilę dłużej. Więc ćwiczyliśmy przez 2 tygodnie piosenkę w skróconej formie. Tak. I co, udało się? Udało się. Ale uświadomiło to nam, jak bardzo trzeba skracać formę piosenki, żeby coś było komercyjne. Jak na przykład była zasada, wokal musi wejść po 8 sekundach. To jest taka zasada, o której się nie myśli, jak się pisze piosenkę. No nie, zdecydowanie. No znam utwory, których wokal startuje po 2 minutach. I to. Na przykład. A to już by nie przeszło. Co się wydarzyło dalej? Płyta jest na rynku, to podpowiem, temat jeden. Jest. A drugi podpowiem, bardzo fajny i ciepły, klimatyczny teledysk. Zacznij od płyty. Dobrze, więc wydaliśmy płytę. Od marca jest w sprzedaży internetowej księgarni Matras. To jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego. Ale płytę też można kupić na koncertach. Można też do nas napisać na Facebooku, żebyśmy przysłali. Naprawdę na luzie. Powiedz, po co się wydaje teraz w Polsce płytę? Bo nakłady są takie, że żeby zdobyć nawet złoto, trzeba mieć 10 tysięcy sprzedanych egzemplarzy. To nie oszałamia. Czy no nawet nie. Nie, 10 tysięcy dokładnie, tak. A złota to jest 15. Więc po co się wydaje płytę? Na pewno nie po to, żeby żyć.
Więc czy to jest pretekst do tego, żeby ruszyć, zagrać jakieś koncerty? Czy to jest tak naprawdę taka, tak jak grafik sobie robi portfolio na stronie internetowej, pokazuje jakie prace zrobił, to muzyka robi sobie tak, portfolio, to, wydając płytę? To jest płytę? Rodzaj CV. Czyli dzięki płycie możesz na przykład zachęcić ludzi, żeby przyszli na koncert. Posłuchajcie nas, w ogóle też na Spotify jest nasza płyta, więc można łatwiej zachęcić ludzi, żeby przyszli na koncert, jak już jest materiał, którego mogą posłuchać. Też jak się zgłaszasz na wszelkiego rodzaju festiwale czy konkursy, to zawsze proszą o materiał. Nawet o w ogóle o płytę, o wydawnictwo całe, nie tylko o jakąś demówkę. Ale też dla przyjemności. No, wydanie płyty to jest rozwój wielki zespołu. Kto tam tak mocno się nasłuchał płyt Eddie Bricker u was? A chyba nikt. Tak? Tak pięknie nawiązujecie do tego, co się działo w latach, na przykład lat 80. i 90., że aż... Ale chyba nie do tego wykonawcy. Naprawdę? A to powiedz, kogo tam słuchacie zespołowo i kto jest waszą główną inspiracją? Każdy z zespołu słucha trochę czegoś innego, dlatego ta płyta jest bardzo różnorodna. Ciężko nam powiedzieć, w jakiej ona jest w ogóle stylistyce. Mi też. No właśnie, bo każdy z zespołu słucha czegoś innego, a każdy z zespołu też napisał piosenkę na płytę. Więc na przykład perkusista uwielbia muzykę filmową i to jego melodia jest melodia z piosenki Flamaster, która jest ewidentnie taką jest bardzo melodyjna, jest filmowa, ma w sobie coś filmowego. Z kolei nasz gitarzysta słucha Led Zeppelinów i wszystkie riffy, on tak gitarowe inspiruje nim, ich muzyką. A ja słucham przede wszystkim Paula Simona. Od wielu lat, nieustająco. I myślę, że moje piosenki są inspirowane jego sposobem układania melodii, jego myśleniem też o muzyce, czyli takim, że żeby była energia i żeby było coś pięknego w muzyce, to najważniejsze jest to, żeby to zaśpiewać i wykonać spokojnie, żeby to było selektywne granie. Na przykład taka jest Beztroska rybka, tak, która też była w programie. Tam zresztą w refrenie jest bardzo dużo perkusjonaliów, różnego rodzaju są grzechotki muszelkowe, są bongosy, są fongi, jest dżembe i to też nawiązuje do instrumentacji piosenek Paula Simona. No rzeczywiście tak, no, to jest bardzo mocny trop, a jak to jest odbierane przez ludzi, bo niestety mam takie wrażenie, że no kurczę, trzeba sobie troszeczkę wyrobić ucho i przez długie lata słuchać muzyki, żeby takie rzeczy były dostrzeżone. Macie taki zastrzyk energii z drugiej strony, że ktoś tego słucha i dociera do takich smaczków? Tak. Wydarza się to. A powiedz coś więcej niż tylko tak wydarza się. Tak. Piszą do nas ludzie, że lubią konkretne rzeczy, że na przykład podoba im się, że kojarzy im się z czymś tam ta piosenka, a że w tej warstwie podoba im się na przykład nałożone echo na mój wokal, takich szczegółów słuchają. Jest to zaskakujące i mamy już takich fanów, no nie tylko po prostu naszych znajomych, od czego zaczynają zespoły, ale mamy już też osoby, które po prostu poznały nas i z programu, czy posłuchały nas na Spotify i przychodzą na nasze koncerty z tego powodu, że wsłuchali się w tę muzykę. A no, powiedzmy sobie wprost, na koncertach pojawiają się też osoby, które znają was tylko z programu telewizyjnego albo i to nie, i musicie ich przekonywać i przedstawiać się od nowa i grać jakby całkowicie tak, dla no, nieznanego człowieka, nieznanego w tym sensie, że on nie zna naszej twórczości, nieznanego żołnierza. Tak, zgadza się. Często przychodzą takie osoby na koncert i zawsze jestem bardzo miło. To jest zabawa? Czy to jest zabawa? Zdobywanie szturmem, że użyję już żołnierskiej metafory, takich ludzi, którzy przychodzą, nie znają was i musicie po prostu, macie tak naprawdę 10-15 minut, żeby ich zarazić bakcylem. To jest trudne. To jest bardzo trudne, żeby do siebie przekonać, ale często nam się to udaje. Nie mam pojęcia jak. Ludzie zostają na koncertach, chociaż przyszli na przykład przez przypadek, siedzą do końca koncertu, podchodzą do nas i powiedzieli, jesteśmy tu przez przypadek, ale zostaliśmy, bo nam się podoba. I to jest bardzo miłe. Na jakich juwenaliach zagracie? W Akademii? Zagramy na juwenaliach w Akademii Muzycznej w Warszawie. Muzycznej? To znaczy, że przyjdą więc sami ludzie, którzy tak, doskonale się znają na muzyce. I to będzie strasznie stresujące, bo będą sami ludzie z absolutnym słuchem na przykład. Wszyscy reżyserzy dźwięku są ze słuchem absolutnym, prawie wszyscy z tego co wiem.
więc będą słyszeć wszelkie niedociągnięcia. No, to jest trudne granie dla osób, które się znają na muzyce. Zawsze można mrugnąć okiem i powiedzieć, że to była licencja poetyka, że tak miało być, że to właśnie takie specjalne brudy i klimat lat, kiedy się grało nieczysto. Ale żeby nie było, bardzo się cieszę, nie mogę się doczekać tego koncertu i to będzie, to będzie fajne. Ile więcej macie utworów oprócz tego, co zaprezentowaliście na płycie? Właśnie mamy dużo więcej utworów. Już mamy prawie całą nową płytę, chcielibyśmy ją nagrać. Idziemy teraz w stronę komponowania większej ilości piosenek po polsku. Bo nawet jak sami słuchamy tej płyty, to tak żałujemy, że tam nie ma po polsku więcej. I to jest w zasadzie jedyna uwaga, ale którą usłyszymy. Ale z drugiej strony to Małpka jest tak nieprawdopodobnie fajna i ciepła. I no, nie wyobrażam sobie, żeby zaśpiewana była po polsku właśnie. I przyznam szczerze, że z całym szacunkiem bardziej mi się te angielskie podobają. O! O! To tego nie słyszałam. Jeszcze wszyscy mówią, że dlaczego nie ma po polsku więcej. Nie no, fajnie barwa splata się z instrumentarium i myślę, że to właśnie nawiązanie do pana Siemiona, Simona jest wtedy jeszcze bardziej czytelne. Okej, czego ci życzyć na resztę tego roku, 2016? Jeżeli chodzi o te zespołowe sprawy? Tak. Okej. To więcej koncertów. Tak, dużo koncertów. I nagrania nowej płyty? Tak, i nagrania nowej płyty, dokładnie. Chociaż kilku piosenek, chociaż jakiegoś singla. I tego, żeby się więcej mediów w Polsce zainteresowało muzyką, bo takiej dobrze nagranej, profesjonalnej muzyki ja bym sobie życzył w Polsce zdecydowanie więcej. Dzięki ci bardzo. Dzięki. Kłaniam się pięknie i powodzenia. Dziękuję.